Dzień dobry, cześć i czołem drogi widzu. NgeloQuerro z tej strony w kolejnym odcinku Dead Island 2. Ostatnio mieliśmy okazję wybronić tutaj posiadłość Emmy, a także wyeksplorować troszeczkę pomieszczeń. Teraz natomiast musimy wezwać kawalerię, czyli poinformować władzę o swojej odporności. Ale pewnie nim tam dojdziemy... O, faktycznie no. Nim to osiągniemy, to pewnie troszkę tutaj czasu minie. Ej, no leż, ziom. Ło! Skubany jak wstał szybko. Za dużo z niego nie zostało, z tego co widzę. Gałka oczna mu wypadła. Teraz to w ogóle wygląda dobrze. Dobra, pozbierajmy tu itemy. A, niby zebrałem, a nie zebrałem. No dobra, nieważne. Bring only what you need. No dobra. O, niedobrze. Oblejemy je. No dokładnie. Już tego nie potrzebujemy. Chyba. Akumulator. Jak wyciągnąłem akumulator, to chyba raczej nie powinno się tutaj nic włączyć. Donuciki. Szkoda, że nie można sobie zjeść. Chociaż nie wiem, czy to bezpieczne tak naprawdę. No ale dobra, dajcie mi ten akumulator. Dzięki mięsnej przynęcie możesz odwrócić uwagę pobliskich zombie lub zwabić je. Aby rzucić mięsną przynętę, naciśnij Q. Przedmioty, którymi można rzucać, takie jak ten, to przedmioty miotane. Po ich rzuceniu trzeba odczekać... A, moment na regenerację pewnie, czy coś takiego. A ja nie mam tutaj żadnej mięsnej przynęty, a miałem coś. O. Ale teraz też nie mam. Muszę tak jakby wybrać. No i świetnie. Ziomek też zginie. Możemy tutaj zakręcić ten zawór. O. Tutaj kolejny akumulator widzę. Żadnych itemów nie ma. No dobra, ale to czemu nie chce mi tego wybrać, tego miotanego? O, teraz tak. No dobra. Nieważne. Seen anyone alive? Damn it. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Well, listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of Satan! Okay. There's cavalry in this movie. No! Oh, fuck. I gotta find the old guy. Get him too. Oj, chyba nie zdążyliśmy niestety. Dobra, musimy poszukać innych ocalałych na terenie, tak? Dajcie mi tu tylko jeszcze jakieś przedmiociki fajne. Okej, tam coś się kryje. Nie wiem, po co mi... ten bukłak z wodą w sumie. Faktycznie. Aha. Jest i nasz bohater. Dobra. No i pięknie, palcie się. Pięknie, palcie się. O Jezu, ja się też palę. Nie za dobrze. Zaraz ten... Czy to nie jest żywa legenda Curtis Sinclair? Zaraz ten, pogadamy na spokojnie, tylko pierw sobie tutaj coś zwiedzę. Oj. Akurat nie miałem przeskakiwać na dół. Ale jak tu już jestem... No właśnie, to możemy sobie pozbierać jakieś itemy, nie? No tutaj też możemy gdzieś w ogóle wyjść sobie. Chyba z powrotem, Jezus Maria! Z powrotem na ulicę. O, rura z rusztowania. No i fajnie. Masz już wystarczająco dużo części, aby spersonalizować jakiś tam item. No zbieraj żeż to. Zaraz to ogarniemy, tylko najpierw... najpierw do niego podejdziemy. Wkoczysz tu? No nie gadaj. Dobra, jak tu już nie za silny jesteś, ziomek. Kubany. Intrygujące. Mamy toje jakieś. Nie każdy, co prawda, da się otworzyć. Twój ekwipunek jest pełny, nie możesz nieść więcej broni. Zwolnij miejsce, rozmontowując niektóre egzemplarze lub sprzedając je u handlarza. Da się zrobić, nie? No dobra, ja mam tutaj podejść bliżej. A. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. Ask your mother, kid. Pleasure to meet you in these dark times. Hey, I recognize you. All those westerns and stuff. Do you you coming down? Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. I rewired a plug once, but it caught fire. Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Okej, przywróć zasilanie. Tam na dole. No dobra. Tego nie zbiorę, ale możemy coś tu rozmontować, nie? Dobra. To jest większa siła niby tego, ale czemu to jest na czerwono? Bo to jest pewnie uszkodzone czy coś. Tak, by trzymało się na zero, no. Okej. Nie wiem, czy jest sens czy jest sens sprzedawać, skoro możemy to rozmontować po prostu, nie? To też rozwalimy, bo na zero praktycznie ze wszystkimi to sobie ubierzemy. W sensie wybierzemy sobie... Jezus, nie to. Wybierzemy sobie tą broń właśnie. No, teren całkiem spory. Ale tak jak było wspominane, nie wejdziemy tutaj. Ktoś tam gdzieś drze ryja. Ale to nie tu, tylko u góry bardziej. A da się tam wskoczyć? Nie. Okej, no to lecimy w takim wypadku. Przywrócić zasilanie. Tu to się nieźle podziało. Dobra, intrygant Tony, gdzie jesteś? W domu przy basenie, wszystkie kurtki tu są. Po co mój wujek miałby trzymać kurtki w domu przy basenie, geniuszu? Te to kurtki gości, normalnie żyła złota, pełno tu portfeli. Skup się na zadaniu. Przyszliśmy tu po moją kasę, w porównaniu z forsą, którą Stark przede mną chowa, te lizusy nic nie mają. Potrzebuję tego klucza do jego sejfu. Hej, próbowałam. Wszędzie kręcą się służące. Jedna ciągle się na mnie gapi. Może wpadła mi w oko. Albo wie, że nie jesteś żadną prawniczką. Mówiłem, że masz założyć twoje najlepsze ciuchy i odpowiednio wyglądać. Hej, te buty tanie nie były. To podróbki. No wcale nie. Naprawdę? Nieważne. Jak akcja się uda, będziesz mogła sobie kupić wszystkie buty świata. Pogadam z wujaszkiem Kurtem i odwrócę uwagę tej laski. Ty rób swoje. Nie było przyjemnie. Lepiej powiedz, że masz klucz. Mam go. No nareszcie, chodź tu i spadamy. Lipna ta impreza. Gdzie jesteś, kur... W domku przy basenie. Poszłam jeszcze po jakieś pamiątki. Chodź tu. I mnie stąd wyciągnij. Co? No nieźle, nieźle. Się tutaj bawią, jak widać. A chyba wystarczyło po prostu tędy przejść. Tak. A ja myślałem, że tu po prostu jest koniec. Dobra, nieważne. Prąd i woda to idealnie dobrana para. Możesz zamknąć przerwany obwód elektryczny zmyślnie korzystając z wody z różnych źródeł. Spróbuj uszkodzić pobliskie rury, aby zalać ten obszar wodą. Okej. Nieźle. Kto by pomyślał, nie? Okej. Potrzebuję kluczy. A wejście jest od drugiej strony. Świetnie. No i dobra. Jest jakiś kole... O Jezu. Trochę was tu jest. O Jezu, co to było teraz? Pięknie. Uhuhu. Word to the wise, kid. If you're gonna fight these things with grenades, don't do it in your own home. Well, luckily, the lift rail looks sturdy. Power it up, and I'll take my chances. Jasne, jasne, ziomek. Well, either my ears are playing tricks on me, or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Nothing wrong with some blood on the rug. O Jezu, trochę was tutaj niestety jest. Ups. Niedobrze to trochę wygląda. Tym bardziej, że nie wziąłem sobie do ręki broni. Dobra, tutaj możemy się wyposażyć. Myślę, że z tego wszystkiego sobie tutaj korzystamy. O właśnie. Fantastycznie. O, ale poleciało. O. Jezus. No raczej, że mam. Cierpliwości gwiazd się nie pogania. A lot of great memories here. A lot of loving. A lot of fighting. Mogę tam wejść? Nie mogę. O, bezpieczny schron tutaj widzę. Ale se żartami rzuca. Walka z wężem. Zamelduj się u Curtisa. Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it, though. Well, I'm no angel, that's for sure. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? Really, really shitty. But there's a group of survivors at Emma Jones' place. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give him a piece of my mind for not checking in on me. He's dead. Turned zombie on our evac flight and they shot us down. Emma made it out, though. He's dead? Damn shame. The son of a bitch owed me money. Oh, well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. Hey, stuff happens pretty fast out there. I should take you to Emma's myself. Watch your tongue, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. You'll see. Now get. Dobra. Zadanko wykonane. Pozbierajmy tutaj jeszcze te wszystkie itemy, które leżą gdzieś tutaj, powiedzmy, porozrzucane. Jaka kuchnia bogata. Dobra, więcej niestety nie wypijemy. Albo i wypijemy. Dobra. Nie da rady tego otworzyć. No dobra. Tutaj pusto. Coś mi się tu podświetlało? O, tasak niszczyciela. Dobra. No i witaj. Witaj, drogi świecie. Czas, by ruszyć dalej. I cyk po główce. Bardzo dobrze. Zejdźmy sobie na dół. Po co wam to było? Okej. Musimy się udać tutaj. O, skrzynia z pomocą dla ofiar katastrofy. Nie da się autobusu drzwi otworzyć? Nie da się. No niby to by się dało przecisnąć, ale niekoniecznie. No bo tutaj się w ogóle na myszce mogę blokować. Ok. Przypadkowo nacisnąłem. No niby możesz, nie? Fajne samochodziki tutaj, z tego co widzę. Niestety szkoda, że nie możemy sobie nimi pojeździć. Stąd dopiero mamy widok. Pięknie, pięknie. Dobra, nie podziwiajmy tutaj za bardzo. Skupmy się jednak na zadaniu. Pytanie brzmi, czy schodzimy tutaj na dół, czy tamtędy? Pewnie i tak i to nas doprowadzi tam, gdzie trzeba. Ale my sobie tu poeksplorujemy trochę. Chociaż chyba za wiele do roboty nie będzie. Dobra. No i tutaj byliśmy praktycznie przed chwilą. Tam jeszcze mamy zombiala po drodze. Potrzebujesz kluczyk do furgonetki faceta od kablówki. Okej. Facet od kablówki. Chyba tu leży. Chociaż... niekoniecznie. Niektóre samochody mają alarmy. Uszkodzenie tych samochodów spowoduje włączenie się głośnego alarmu, który zwabi pobliskie zombie. Dobra, trzeba wyciągnąć akumulator. No i spoko. Tylko że akumulator mi akurat nie jest jakoś specjalnie potrzebny. Dobra. Mówisz, że trzeba się włamać? No tędy akurat nie przejdę. Tutaj też trzeba. Karta dostępu. No i zawsze można to zrobić właśnie w ten sposób. Dziwne, że drzwi są zamknięte, a zombiale się dostały, nie? Skrytki zawierają łupy, które ukryto w LA. I żeby otworzyć, potrzebujemy klucza. Skubany mi tutaj czołga się po ziemi, no. Oho, tutaj niezła impreza była z tego co widzę. Broseidon and the Spartan. No ale w takim miejscu takiej imprezki to raczej jest norma. Tutaj jakieś zdjęcie wspólne. Odżywki. No dobra. Koniec oglądania. Bierzemy się do roboty, nie? Mamy pełno jakichś tutaj rzeczy do zbierania. tego rzecz jasna nie otworzymy. Tutaj pełno jakichś elementów leży. Po co komu w ogóle jakieś klucze i tak dalej, skoro można tutaj po prostu wziąć i... Skoro można po prostu wziąć i rozwalić szybę. Wiadomo, no... Jezu, też potrzebujemy karty dostępu. Wiadomo, że w życiu realnym to byśmy tak nie zrobili, nie? No ale... W stanie? Nie w stanie. Przynajmniej nie powinien. Dobra. Już myślałem, że da się rozwalić i przejść gdzieś tam, ale chyba jednak... Chyba jednak nie. Award. Gold pen. Gold pen. Slay it. Fajna ściana. Chwały. Gdzie tu rzekomo ktoś na mnie warczy? Telewizorek. Jakiś PS albo Xbox? Nie ma. Też się nie przedostaniemy. To wejdę... Wejdę sobie bokiem. Chociaż pewnie teraz troszeczkę mnie to będzie kosztować. Ale to się wytnie. Ale tak poza tym to... Tak poza tym to niczego tu nie ma. Geronimo! Odblokowano nową kartę przetrwania za 5. poziom. Jest tym czymś ogrom siły. Dowal im. Wykonany w odpowiednim momencie blok powoduje potężną eksplozję. To czy ja wiem, czy to jest potrzebne? Pięknie. Chciałem ją zrzucić, o Jezu. O właśnie. A tu mnie coś jeszcze chce atakować. Żyjecie, nie żyjecie? Chyba nie. Dobra, troszkę się moja postać zmęczyła tutaj. Tutaj coś mamy poukrywane. Ale dostał. Dobra, gdzie ta maczeta? Tutaj. Troszkę już podniszczona, co prawda. Nie da się rzucić kulą? Nie da się rzucić, szkoda. I bisium. Śmiesznie by było, jakby tak dodali takie minikierki tutaj właśnie. Ale no niestety się nie da, jak widać. salon gier, kasyno jakieś i tak dalej. No, w końcu jakieś drzwi, które da się otworzyć. No i dobra, tu mamy bramę z wyjściem. Ale zanim tam pójdziemy, najpierw bym sobie jeszcze tu gdzieś wlazł, bo wiem, że basenik też był. O, właśnie tutaj. Ale grubas. Uhuhu. Rzekomo... O Jezu. Śmiertelnie niebezpieczny jest ten ziomek. Nie, ten jest śmiertelnie niebezpieczny. Dawaj no. No i po nim. Po co mu to było? Muzyka jaka w ogóle. No ale tak poza tym to w sumie niczego tu nie znajdziemy też ciekawego. Tutaj byliśmy przed chwilą właśnie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj też byliśmy, nie? Tak jest. O Jezu, jak to się stało? Dobra. Tutaj? Tutaj też byłem, nie? Tak, też byłem. To tylko tu jest zamknięte, to był alarm. Dobra, wyłazimy. Szkoda czasu. Zastanawiałem się, co mu się ładuje, ale to chyba po prostu zerowa wytrzymałość. Oho. Zapędzeni w Kozi Róg. Zapis z transmisji. Brock, pogadamy o twojej nowej zabawce? Troy, masz na myśli Scope? Nie bądź głupi, Brock. Scope to nie zabawka. Jamie, zaczyna się. Thor, Troy, Scope to super nowoczesna towarzyszka. Zrobi wszystko, o co ją poprosisz. Dzięki niej życie jest łatwiejsze. Możliwość pełnej personalizacji, różne głosy do wyboru, cały świat jest w zasięgu twoich rąk. Nawet jak nie masz rąk, to jest przyszłość. Brock? Okej, to on tak uważa, Jamie, a ja uważam, że jest w tym coś niepokojącego. Jamie się śmieje, natomiast Troy, stary, ale ty jesteś zacofany. Brock, no co, to jest niepokojące, przecież ta maszyna wszystko słyszy. Troy, no właśnie, o to chodzi. Możesz ją o coś spytać, a ona powie ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Brock, wcale nie. Zupełnie nie. Nigdy nie rozumie, co do niej mówię. Na przykład dzisiaj powiedziała coś takiego. Czy chodziło ci o wyjazd w Karpaty? Jeśli chcesz, mogę zorganizować podróż, aby umożliwić ci ucieczkę z Los Angeles. Jamie, Karpaty? Troy, Karpaty? Brock, no, gdzieś w Europie chyba. Jamie, okej, dobra, ale skoro nie chodziło ci o wyjazd w Karpaty, to o co? Brock, wyuzdane szmaty, a niby o co? No co? Jamie się śmieje, Brock się śmieje, serio? Troy, zazwyczaj Scope wie, czego szukam, jeszcze zanim jej powiem, tylko czasami nie rozumie zboczonych haseł. Jamie, dobra, wystarczy już tych pinów dla OSK, Lizusie, porozmawiajmy o dzisiejszym sponsorze. No nieźle. Okej. Audiodziennik zebraliśmy. No, atakuj. O, już myślałem, że jeszcze żyje. Ale jednak ma dętkę. No i dobra. Tasak to konkret. Skrzynka bezpieczników. Potrzebny mały bezpiecznik. Okay, back on track for the Halperin Hotel. O, wow. Dobra, moi mili. Myślę, że w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek. Gdyż czeka nas dalsza droga, a po drodze przy okazji wyeksplorowaliśmy dwie posiadłości. W zasadzie jedna to można by powiedzieć, że jest jakiś dom imprez i tak dalej. No ale mniejsza z tym, wiadomo o co chodzi. Dobrze by było znaleźć ten mały bezpiecznik, chociaż nie wiem za bardzo gdzie on może być. Ale no, może się uda, a może nie. Ewentualnie ciekaw jestem jakbym polał wodą. Ale nie da rady, za daleko. Bo tutaj jest właśnie ta elektryczność. I gdybym po prostu, wiecie, polał wodą tak, żeby to złączyć. Ale możliwe, że to nie zadziała. W sensie tutaj podłączyć do tego. Bezpiecznik to bezpiecznik. Mniej gadania, więcej roboty. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku Dead Island 2. Strzała!